Znalazłem martwego misia. Trzeba by go jakoś pochować. Już muchy się zleciały. No ale żeby złote guziki na placu zabaw, patrzcie. Tamtych guzików wyszło jeszcze 3, a więc mam 4. A tu dokładam jakieś dziabongi. Jest podkówka. No i co jest? Jest niedziela. I co ja widzę? Bramę zamkniętą ja widzę. Masakra. Jest około godziny 3. Brama jest niestety zamknięta na 3 spusty. I musimy czekać, aż przyjedzie pan i ją otworzy. Okazuje się, że łańcuch był przeciągnięty, aby tylko dla zmyłki. Ale jest inny problem. Tak się tutaj blokuje. Zobaczcie, że ktoś rozwalił płot. Nie mogę bramy przesuwać. Masakra. Już się upociłem, kurczę, jak koń. No zobaczcie na to. Kto to zrobił? Rozwalili, wypaczyli bramę, że nie można jej otworzyć. Słuchajcie, ten piękny adapter działający za jedyne 50 zł. Ale zobaczcie na to cudeńko, kolega przyjechał motorynką. Odpalisz ją? Zobaczcie. Taka pani jest. Jeszcze to chodzi. Nie, bo to głośno. Zapalaj. To jest pięknego. Widzicie ten dźwięk? PRL-u. Dzięki. Jak wyglądam? Do twarzy mi? Pasuje, co? Jak na zdjęciu. Do motorynki. Masakra, stary, a głupi. Jest godzina 9:12. Na razie sprzedałem za 115. Nawet się zrymowało. No i dobra, mamy 13:08. Ja kończę tę zabawę. Trochę poszło, jakieś 700 zł zarobione, a więc całkiem nieźle. Nie, to tam na parę centymetrów, bo to wie pani, tylko monetki, z tego ja nie kopię dołów praktycznie. Nie. To jest mała cewka, nie, nie. Nie, nie o to chodzi, bo myślałam za godzinę, ile pan bierze. A o co chodzi konkretnie? No bo na mojej działce tak? Zgubiłam łańcuszek, właśnie mały mi zerwał. Ale złoty, tak? Złoty. Aha. A ten... Nie denerwuj się. No. Akurat kopali do pod kanalizę, nie? I gdzieś na 2 metrach mam. Nie? Na 2 metrach? No, 2 metry. To nie, to takiego małego przedmiotu nie da rady z takiej głębokości, nie? No, bo to musi być duży przedmiot. I chodzę, nie? I tak sitko i szukam. No, no. Ośmieręka boli. Jeżeli jest gdzieś płytko, to się znajdzie, nie? Ale jeżeli jest gdzieś głębiej, to za cholerę, no. Bo to mówię, bo to małe przedmioty będzie na małej głębokości. A to ile kosztuje takie ten? To dosyć drogie jest, bo to 150 zł. Na internecie można znaleźć. No. No, dla kogo drogę, dla tego drogę, ja tak mówię, bo tam ludzie kręcą nosem na wszystko dzisiaj, nie? Więc ja, nie. Ja a ja mówię, kurczę, bo mówię, no, żal, może być na wierzchu, może być na dole, ja a gdzie pani ma tą działkę? No tu. Tutaj. No. I ten, ja mówię, ale pan jeszcze będzie tu chodził? Tak, nie? Tak, będę. No to, no. Dziś to no, dokładnie, ja często tu będę. Dzięki, do widzenia. Pani zgubiła łańcuszek, a my mamy swoje zasady. Spójrzcie, jaki piękny Swarovski się trafia. Oczywiście żartuję, nie wiem co to jest. Taki dzyndzelek. O, kto to jest? Opowiadaj, co pan robi? No, co pan robi? Łobuziarą. No. Patrzcie, nawet kawałek noża na placu zabaw można znaleźć.
wykrywacza, nie? Bo wiele ludzi myśli, że pozwolenie jest potrzebne na wykrywać. Nie, nie jest potrzebne. Na przykład nad morzem nawet Urząd Morski w Gdyni wydał takie pismo na piśmie, że normalnie można chodzić sobie po plaży, tylko trzeba przestrzegać jakichś tam, wiadomo, zasad, nie? Że nie łazimy między ręcznikami. Nie, właśnie nie. Właśnie nie. Też tak myślałem, nie? Ale od kiedy zacząłem chodzić po placach zabaw, to doznałem szoku, nie? Nad morzem, na plaży tyle nie wyciągnę, co na placach zabaw. Poważnie. Bo to jest mały obszar, tu bardzo dużo ludzi się przewija i co chwilę wypada, nie? Szczególnie pod tymi bujawkami, nie? Powodzenia. No, dzięki. Miłego dnia życzę. Trafia mi się złoty kolczyk. Oczywiście nie jest on ze złota. Poznajecie to miejsce? Tak, dokładnie. Jestem w Stegnie. Jeszcze nie na plaży, ale w Stegnie. A skoro jestem w Stegnie i mam wykrywać, to opierdzielę na szybko ten mały plac zabaw. Zobaczymy, czy coś przed sezonem tu wpadnie. Pomożesz mi, wiesz, bo ja tu wykrywaczem szukam. Widzisz, pieniążków. I znajduję pieniążki, widzisz? Takie. No takie, normalne pieniążki. Wiesz? Takie, jak ludzie gubią, wiesz? Ja najczęściej pod tymi znajduję jakieś. No to super. W 10 minut 6,50. Zobaczcie, trochę to poleżało. Dodaję 5 z groszami i w ten sposób mam prawie 12 ziko z jednego placu. A jestem tutaj z rodzinką, a tak przy okazji po prostu odpaliłem sprzęt. Nie wiem jak wy, ale ja tutaj jestem pierwszy raz w tym roku. Patrzcie, morze. Wow, słońce, plaża, kolorowe drinki. O, panie. Pierwsza znajdka z Jantara, zobaczcie, jakaś taka wpinka. EN, cokolwiek to znaczy. Na plaży poza sezonem dupa, a więc chodzę, słuchajcie, tutaj sobie poza dupiach 20 groszy i to jest kawałek stopionego aluminium. Place zabaw jednak są lepsze, zobaczcie, tylko 10 groszy doszło. Nie ma sensu poza sezonem. Patrzcie, jestem w wodzie, a zobaczcie, gdzie jest brzeg. I kto na brzegu? Oho, ktoś tam śmiga z wykrywaczem. Idę zobaczyć, zagadać, zapytać o efekty. Witam, witam. Jak efekty? Żadne. Żadne? Tak myślałem, ja odłożyłem wykrywacz. Patrzcie, co to masz. A te pro? Tak, a, kurczę, cześć, witam. Po głosie poznaję. Kolega chodził z Questem 30, pomogłem mu trochę go ustawić, bo miał threshold, czyli sygnał wiodący ustawiony dosyć głośno i trochę mu to zakłócało, wiecie, pracę. Myślę, że teraz będzie trochę lepiej. Kolega mówi, że mnie poznaje po głosie. Dobre i to. My się tam widzieliśmy parę razy nad morzem, także kolega zaczyna już w tym roku dosyć prędzej. Patrzcie, iść tam kombinuje przy ustawieniach, coś tam nie gra. Ja znajduję tony kapsli po wódce, po piwie, po zrywek, to dzieci chyba nie piją na placu z wódki, nie? No, także... Myśli pan, że małe dzieci piją wódkę, tak? Na placu zabaw? Ale są większe dzieci. Ja wiem, no to właśnie, no to te dzieci, które piją, to gubią, tak? Bo nie gubią tego małe dzieci. Moim zdaniem, nie? Bo mówię, jak tyle, co ja chodzę po placach i tyle, co ja znajduję kapsli, to nie sądzę, że to dzieci gubią, nie? Zależy, co pan rozumie przez pojęcie dziecka, no bo ja mówię o takich dzieciakach o, do 10 lat, nie? To nie sądzę, że to takie, no. A mówimy pewnie o młodzieży, tam po podlotkach po paręnaście lat, to pewnie jo.
Jo, no to ja wiem. Nie są święte, nie? W domu jest elegancko, pięknie, a jo. Za drzwi wychodzi z diabła. No to prawda, niestety, to prawda. Tak to wygląda, nie? Wszystko mają i jeszcze im źle, nie? No. Takie czasy, kurczę. Będzie padać chyba dzisiaj, co? Jo, bo tak bo zaczyna kropić. Zobaczcie, 4:22, a pan przyszedł się zainteresować, co ja robię na placu. Widzicie, jaka czujność sąsiedzka. No, także pan twierdzi, że to dzieci piją. Miniaturowa podkowa. Nie wiedziałem, że istnieją takie mikrokoniki. Zobaczcie tego gościa, przyszedł się pobawić na placu zabaw. Widzicie tego kicajca? Patrzcie dzikusa. Sam ze sobą się bawi. Najlepiej, jak Stefek pizza. Pan Dario czy nie? Tak, tak, witam. Oglądam. Tak? O, miło. O, jemu, jemu się mały. Gruziądza, wiem, złomi. Super, ale fajnie pisze. Tak? Super. Jaka to rasa, ale przepięknie. O, ma mieszańca. Ale fajnie. On jest z Wysocina. Tak? A? Ale pięknie. Wywodzi się z Wysocina. Nagram go. Trzy na teściu dostałem, nie? Super. Dobra, powodzenia. No dzięki, miłego dzianka. Och, jak miło być rozpoznawalnym. Kolega z pieskiem na spacerku od rana. A my mamy za 16:06. Patrzcie, jakiś stary klucz od jakiejś szafeczki. Pośród groszaków znalazłem takiego bączka. Jest to element jakiegoś mechanizmu. Nie wiem od czego. Takie jakieś pudełeczko w serduszka, zakopane dosyć głęboko i do tego łyżeczka. Zestaw turystyczny. Podnoszę kolejną 50-groszówkę, ale co widzę? Spójrzcie i wy. Masakra. Jedyne słowo, jakie przychodzi mi do głowy, to masakra. Tak sobie leży deseczka. Zobaczcie, raz, dwa, trzy, cztery gwoździe. Przecież jakby to jakieś dziecko nastąpiło, to to jest po prostu tragedia. I takie rzeczy leżą na placu zabaw. Kolejny w mojej karierze klucz z placu zabaw. Z tego miejsca pragnę przeprosić wszystkich twórców YouTube'owych, bo raczej nie będę się już udzielał na waszych kanałach. Mocno, bardzo mocno ograniczę swoją działalność na YouTubie. Na pewno jako widz nie będę już bywał nigdzie. Jako twórca być może jeszcze będę. To wszystko czas pokaże. Jak na razie to większego sensu nie widzę w tym. Taka sytuacja. A więc nie gniewajcie się, nie traktujcie tego jako brak wsparcia. Po prostu pewne etapy trzeba zamykać. Chyba będę miał dużo szczęścia. Zobaczcie, czterolistna koniczynka. O, 33 zł. Jakieś diabolgi. Ale głównie wiesz, śmieci. Legend, Nocta Makro. To jest nie, wiesz. Nie widziałem. Tureckie, nie? Ale no, dobry, dobry ja sprzęt. Wiesz? F44. Aha, no to też bardzo dobry sprzęt. Wiesz, tu sobie pod wody go wiesz tam. Fischera F2 kiedyś. Jo, też dobre sprzęty. F44. No Fischer, dobra firma, nie? Dobra. No. Ja to w Warszawie na Chmielnej kupowałem. Aha. U Wikinga, nie? U Wikinga, no dokładnie. Lata temu, nie? Osobiście, a potem już zamówiłem. No, ja tam u nich też kiedyś kupowałem, jakiś z minilabem chodziłem, wiesz, Xterrą. To uważaj przy obiektach archeologicznych, nie? No nie, ja wiem, słuchaj, ja 19 lat się tym zajmuję. Ja współpracowałem latami z archeologami, to słuchaj, mam taką teczkę podziękowań i wiesz, nie? Jak nie, znajdziesz jakieś monety takie tam archeologiczne, nie trzymaj w domu, bo jak cię na przykład policja zatrzyma, będziesz gdzieś sobie łaził, policja cię zatrzyma, cię spisze, a za tydzień masz kontrolę w chałupie. Słuchaj, mówię, 19 lat się zajmuję. I piwnice ci przeczepią wszystko, znajdą ci, nie wiem, jakieś zwykłe monety, które są stare, ale nie są warte nic, na przykład wiesz tam takie, no naprawdę, nie? To mogą ci problemów narobić, jak coś takiego znajdziesz archeologicznego, znaczy monety takie tam starsze, nie trzymaj w domu. Tak ostatnio, bo ja jestem z Torunia, nie? Chłopaki tam pojechali sobie gdzieś tam w lesie poszukać, gdzieś tam łazili po polach, okazało się, że kiedyś tam była
jakiś obiekt archeologiczny, ale oni o tym nie wiedzieli, bo była pusta ziemia, nie? I czapnęli ich i wyroki pozostawali, nie? No tak, bo to, że nie wiesz, to nie znaczy, to ci nie zwalnia z odpowiedzialności, a to było tak, że po prostu było gołe pole, a kiedyś tam była gdzieś osada i mało tego, przy tej osadzie w promieniu iluś tam to było wrzucone na mapkę jako obiekt archeologiczny. Tam pro, jeszcze do wody wchodzi. A tego, za te pro, wiesz, miałem. Chodziłem 4 lata za te goldem i za te pro chodziłem 4 lata, tak, nie? Tak, to do wody wrzucasz i możesz zamoczyć i wszystko. No tego też może zamoczyć, słuchaj. Tego tak? No oczywiście, pod wodą, nie? Cewkę może. Nie, ja tylko chodzę, od 10 lat chodzę tylko i wyłącznie z wodoodpornymi właśnie. A te gold, a te pro... Cewka. Nie, idealna jest do wody. Słuchaj, z tą dużą cewką, jak chodzę, to... Wiesz, o co chodzi, nie? Duże przeciążenia, co jest idealna. Wiesz, tym bardziej, że nie kopiesz dołów, nie wiadomo jakich, nie? Mój kumbel ma łajka. Ja. 808 TC. TC. No, coś w tym stylu. To ma tę cewkę z przodu. Ja wiem, to jest daj spokój, to kurwa, to trzeba... To on czołg na 6 metrach złapie nawet. To trzeba, szelki chyba nosić, wiesz... Nie, to żeby... nie jest ramowy. Ja wiem, tylko wiesz, tylko wiesz, jak to niewygodnie się nosi. No, ale złapie wszystko, nie? Złapie wszystko. I też chodzi z archeologami też. Ja. Jak na przykład mają już jakieś takie miejsca, gdzie podejrzewają, że może być na przykład nie, jakiś tam obiekt militaryjny głęboko, to go ściągają i on chodzi i naprawdę na 2, nawet 3 metrach potrafi wyłapać coś wielkości beczka. Wiem, gdzie takimi już nie złapie. No to jest, wiesz, kurczę, do metra. PI i tak dalej. Nie, ja dlatego się bawię, mówię. Teraz zmieniłem całkowicie, wiesz. No, nie, tylko tak bawię, tylko żebyś wiedział, bo nie wszyscy, nie? No ja to wiem, słuchaj. Ostatnio, bo moja żona jest z Bobrowniki nad Wisłą, koło między Włocławkiem a Toruniem, nie? Jo. No i kurde, jak Wisła trochę opadła, to gościu przyjechał z Torunia na CT. Ja byłem na spacerze z psami, byliśmy. I sobie od zamku poszedł jakieś 50 metrów i ja tak przechodzę do niego i mówię, ty, z Torunia jesteś, no? A ty wiesz, co robisz? Mówię. Przecież jak cię ktoś za prawę sądzi, przecież to jest zamek, to jest obiekt archeologiczny, a ty jesteś 50 metrów od tego. Udawał głupiego, a tu jest zamek, ja mówię, ty nie udawaj głupiego, tylko weź uciekaj stąd, mówię, bo jak cię ktoś złapie, mówię, to będziesz miał wyrok i to kurde niezły, nie? Aha. A później jest zdziwienie właśnie, nie? I poszedł sobie. A jak Wisła opadła, no to w tych kamieniach sobie szukał, nie? No to wiadomo, no każdego tam nęci, ale kurde przy zamku? Także nie wiem, czy słyszeliście, kolega mnie chciał uświadomić, że nie mogę chodzić, wiesz, jak znajdę archeologiczne, to taka sytuacja. Także mądrych ludzi warto posłuchać, jak widzicie. Okazało się, że też mieszkał w Toruniu, tak jak ja. No tak czy siak, przeciekawe spotkanie. A ja tymczasem uciekam przed siebie.